Nazwałem dzisiejszy odcinek Miliona Kluczy. Wydaje mi się, że nie ma sensu ten odcinek dla ludzi, którzy nie oglądają mnie od początku, czyli dla całego miliona ludzi tak naprawdę. Ale wiecie, jakbym miał zapomnieć wszystko, co się wydarzyło, chciałbym, żeby było miejsce, gdzie są klucze, więc oficjalnie to jest takie zero moich kluczy wszystkich. No bo co, w końcu pogadamy o warsztatach, o szefie, o chłopakach, o tym księżycu całym, w ogóle co się dzieje tak naprawdę. I gdzie ja pracuję, nie? Gdzie ja pracuję? Czemu mi się pieniądze w portfelu nie kończą? Cokolwiek się nie dzieje. Cokolwiek się nie dzieje, nie kończą mi się pieniądze w portfelu. Dobra, o tym też za moment. Czerwona ściana i gwóźdź. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić Przemysława Bartulę. Przemysław Bartula, gry online. Dostałem od niego koszulkę, czajcie? Mam koszulkę z czerwonym gry, autentyczną koszulkę z gola. Policja aż jedzie. Ktoś mi powiedział, że mam wydać na ten odcinek dzisiejszy 500 milionów. I jak zastanowiłem się nad tym, ile jest warte 500 milionów. I jak dla mnie 500 milionów to jest... Ja nie chcę go widzieć nigdy więcej w życiu. No bo nie ma co się oszukiwać, że do końca ten gol nie jest mój, tylko jest twój. I tak naprawdę nie wiem, co to jest za odpowiedzialność na moich plecach. Ale ja nie chcę go widzieć nigdy więcej w życiu. Jakbym miał wydać 500 milionów, to bym wydał dokładnie na coś takiego. Na ten środek. I co? I nic. Wracając do odcinka. I Przemysław Bartula. Słuchajcie, całe moje życie dorośli ludzie mają taki przycisk w ogóle w rozmowie ze mną i każdy jeden macho, te wiecie, wielkie 3-metrowe szafy tak naprawdę, które spotykam w swoim życiu, w którymś momencie wciskałem przycisk pod tytułem tu się kończy nasza relacja. I zawsze mnie dziwi ten przycisk, nie? Co takiego jest we mnie? Odkryłem ostatnio, odkryłem wczoraj w ogóle. Ja wiem, że ten odcinek w ogóle może być dla niektórych ludzi nie być rewelacją, ale ja wszystkie te fakty przemyślałem wczoraj, dowiedziałem się wczoraj i wszystkie 3-metrowe ściany, jakie spotkałem w swoim życiu, w którymś momencie, wiecie, ci macho, ci faceci 100%, ci w ogóle, wiecie, tu jest stereotyp faceta, nie? I ja przychodzę do tego stereotypu faceta i mówię, no dobra, to wychowaj mnie. Jedyne, czego ja chciałem w ogóle w moim życiu przez całe życie jest, nie? Nauczyć się tego spokoju. Jak się nauczyć spokoju? Jak ja mam się uspokoić? To po pierwsze. Po drugie, zawsze mnie ciekawił ten konspekt bycia dojrzałym, nie? Jak być dojrzałym? Przy okazji nie tracąc tego swojego charakteru. I przy okazji nie będąc coś tam. I wszyscy faceci, których spotkałem w swoim życiu, dosłownie wszyscy faceci, oprócz jednej 6-metrowej ściany, no i właściwie oprócz chłopaków, czyli wychodzi na to, że aktualnie znam dwie, może trzy osoby, które, wiecie, nie wcisnęły tego przycisku, co jest... No dla mnie zaskakujące, nie? Że do teraz ten przycisk nie został wciśnięty. Ani razu. I żaden z tych facetów, wiecie, nic po prostu, nie? Ja nie istnieję, jestem tym nieistotnym szczegółem. Wiecie, przychodzę i mówię, wychowaj mnie, a ten facet na mnie patrzy, a kim ty jesteś, nie? Wiecie, żałosne tak naprawdę. Nienawiść i zazdrość, wiecie, zawsze otaczało mnie właśnie z jakiegoś powodu, z jakiegoś niewyjaśnionego dla mnie powodu, którego też szukałem całe moje życie, nie? Też przychodziłem do ludzi z takim pytaniem, nie? Co jest ze mną nie tak, nie? Co mam w sobie zmienić? No i właściwie śmiesznie mi się rozmawia z osobą, która, wiecie, no dostała tą instrukcję, nie? Coś ze mną jest nie tak, czy możesz mi powiedzieć co? No i śmiesznie się roznaczało te wszystkie takie tiki, nie? Te wszystkie błędy tak naprawdę i to wszystko, wiecie. Wiecie, ile ja lat budowałem ten charakter? Wiecie, ile ja lat tak naprawdę starałem się zbudować pewność siebie, co jest w ogóle dla mnie tak odległym tematem, nie? Żeby być pewnym siebie, żeby mieć pewność siebie w każdym razie. Wiecie ile lat kosztowało mnie zbudowanie czegoś takiego? Kosztem wszystkiego tak naprawdę, tej nienawiści i zazdrości, której nie wyczuwałem całe życie. Ja aktualnie, naprawdę wydaje mi się, że ktoś kiedyś założył na mnie jakąś taką przepaskę i ja z tą przepaską, wiecie, na zabój przez życie, nie? Wszystko jest spoko, wszyscy mnie uwielbiają, wszystko jest cudownie i w którymś momencie ściana, nie? Taka ściana od rzeczywistości przybita mi tuż przed moim krokiem, tuż przed następnym moim nosem, tuż przed czymkolwiek tak naprawdę, nie? Ściana. Bo wiecie, wydaje mi się, że jakby chłopacy nie przyjechali z tym jednym zdaniem tak naprawdę, nie? Że hej, możesz tym nie być. Albo hej, tu masz drogę, żeby być szczęśliwym. Co by się stało, gdyby nie, wiecie, ta jedna rozmowa, gdyby w ogóle... Dlatego z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim drugoplanowym bohaterom. W sensie, drugoplanowym bohaterom w czyjejś historii, bo w mojej historii w sumie jesteście pierwszoplanowymi bohaterami. No bo, słuchajcie, nie ma co ukrywać, że mnie stworzyły wszystkie rozmowy z tymi ludźmi zza kurtyny. Wiecie, z tymi ludźmi gdzieś tam. I gdyby nie te rozmowy, no to ja bym nie pomyślał tego wszystkiego, nie? Rozmowy z tym jedną osobą. Hej, tu masz życie, do którego zmierzasz tak naprawdę i
jak, gdzie się to wszystko pojebało, nie? Gdzie to wszystko poszło nie tak, nie? W tym punkcie, no to jak nie doprowadzić do tego punktu? No i ten punkt zawsze był dla mnie najważniejszym punktem mojego życia, tak naprawdę, nie? Gdyby nie ci nie drugoplanowi bohaterowie, no to ja bym nie postawił tych kroków wszędzie tam, tak naprawdę, nie? Z jakiegoś powodu ludzie mnie widzą i wciskają automatycznie ten przycisk, a hej, od tego bohatera dostałeś taką i taką szansę. No i powiedzcie mi, gdyby nie, hej, masz tu drogę do zrobienia następnego kroku, to by mnie nie było, nie? Mi się naprawdę rok temu już nie chciało, nie? To był ten moment taki, że wiecie, pff. I nagle patrzcie, ile możliwości w ogóle. Wiecie, jak mi się życie zmieniło, odkąd chłopacy przyjechali? Naprawdę, automatycznie w ogóle ludzie zaczęli inaczej na mnie spostrzegać. To jest w ogóle przeciekawą komedią tak naprawdę, nie? Przez rok oglądałem zajebiście śmieszną komedię, no bo hej, nie widziałeś mnie 3 sekundy wcześniej, nie? I nagle jest w ogóle rozmowa o czymkolwiek. Masz tutaj milion pieniędzy na to, żeby zmienić swoje życie, nie? Masz tutaj 8 milionów na to, żeby w ogóle zapomnieć, kim jesteś, nie? Albo hej, masz tu 10 milionów, żeby udowodnić mi, że nie jesteś osobą, za którą się podajesz. No pff, no i koniec końców wygrałem 500 milionów, tak naprawdę w sumie. Chciałbym pozdrowić Przemysława Bartulę. Chciałbym pozdrowić Przemysława Bartulę. Gdyby nie ta jedna rozmowa, no nie ma co się kiwać, nie? Że gdyby nie gol, no to co by się stało tak naprawdę? Przez 3 lata tak naprawdę powoli bym kształcił tą zbroję, nie wiadomo gdzie tak naprawdę, a tu nagle, wiesz, przychodzisz i gol. Czemu się zatrzymywać na 8 tysiącach, nie? Czemu nie 3 miliony? A! Pamiętajcie, jako szczegół, bardzo ciekawy szczegół do całej tej rozmowy. Ona bardziej to rozumie. Taki tam szczegół. Śmieszne w ogóle gol tak naprawdę, nie? Gry online. Okazuje się, że to jest to miejsce, które stworzyło większość ciekawych osób, które znam. Dodatkowo oni stworzyli miejsce, w którym Krzysztof Gonciarz mógł się stworzyć. W ogóle genialne, nie? Szalone tak naprawdę. I nagle, wiecie, jest miejsce, jest Krzysztof Gonciarz i wiecie, ile ja odcinków Gonciarza w ogóle obejrzałem? Przeczytałem tą jego książkę nawet, całą szczerze powiedziawszy. I co? No i ciekawe. Ten odcinek, ale dobra, ten odcinek nie jest o nim. Nie o tym chciałem rozmawiać. No i wiecie, i przychodzi ten facet, sześciometrowy wielki facet, nie? Na moją drogę, który mówi, zasponsoruję ci tą ścieżkę, tylko wiesz, idź do przodu. I on dosłownie podszedł do mnie na wyciągnięcie ręki, nie? Ten czerwony, kurde, szkarłatny smok podszedł do mnie na wyciągnięcie ręki, popatrzył mi prosto w oczy i powiedział, my nie potrzebujemy, żebyś był taką osobą. Co jest w ogóle ciekawym konspektem tak naprawdę, no bo mi już zaczęło odbijać w pewien sposób, w sensie zacząłem sobie kształcić ten charakter macho, nie? Hej, żeby przeżyć na tym świecie, musisz przestać być taki, jaki byłeś i zacznij być taki. A tu nagle przychodzi facet i mówi, masz tu wszystkie pieniądze, w ogóle masz tu największą sumę pieniędzy, jaką znasz. Okazuje się, że nie ma większej liczby niż 138. Masz tu wszystkie pieniądze, jakie istnieją i po prostu bądź sobą, nie? Jakby ktoś się pytał, jakie wypłaty ma trójka? No trójka ma 100% wypłaty. Ja mam wypłatę 100%, nie? Ja ich poprosiłem tylko o jedną rzecz w którymś momencie, że hej, straciłem ten charakter, czy mogę odzyskać coś takiego, 100% swojego charakteru dostać. A, i 500 milionów to się jest warte, jak dla mnie, więcej niż 3. I jakby tu masz wszystkie ścieżki tak naprawdę życia, którymi możesz iść, nie? I młoda, będę szczery, nie? Ja tam nie idę, ja tam nie jadę, ja trójka, tak? A, i mam zapisane śmieszne pytanie na ten, na ten odcinek, czy ja naprawdę wtedy piłem wodę? Śmieszne pytanie. Słuchajcie, przyjęcie do trójki było dosyć ciekawe tak naprawdę. Przyjęcie do trójki było ciekawą sprawą, bo zdałem pewien test swojego charakteru. Bardzo ważny test, nie? Na zasadzie znikąd zamknęli mnie z największym strachem w ogóle mojego życia w jednym pokoju i powiedzieli, albo wychodzisz ty, albo wychodzi ten strach. No i wyszedłem ja. I sobie poszedłem. No i przyjechali chłopacy i powiedzieli, no dobra, no to masz tutaj w nagrodę i rozjebali w ogóle wszystkie negatywne części mojego charakteru, prosto na moich oczach, czajcie? Powiedziałem, hej, strasznie nie chcę być tym, nie? Hej, całe życie unikam tego, albo hej, całe życie nienawidzę tej części. I oni, kurde, z przeróżną tak naprawdę kombinatoryką wszystkiego rozwalili tamtą część do samego końca, nie? Gdzie aktualnie ja nie znam drugiej osoby, która ma tyle pieniędzy, czajcie? Sprawdziłem miasto, czajcie? Sprawdziłem poprzednie miasto aż do Zgliszczy, żeby znaleźć osobę, która by pewien szczebel potrafiła przeskoczyć. Nikt nawet nie wie o tym skoku, czajcie? Jakby niesamowite. Z tego miejsca pozdrawiam Czarnego. A no tak, i przyjechali, nie? I zaczęli budować. Słuchajcie, nie ma nic fascynującego niż jak całe miasto składa się na budowę twojego domu. Czyli wiecie, wylali cement, powiedzieli hej, tutaj są ściany. Powiedzieli hej, tu jest sufit. Ktoś zaczął układać podłogę, ale strasznie nierówno ułożył tę podłogę. No to przyjechali później i do ostatniego gwoździa, czyli do ostatniego gwoździa rozwalili każdy kawałek drewna, który był na tej podłodze. Niesamowite. Aktualnie jest nic, nie? Czajcie, jest cementowa podłoga, cementowe ściany, cementowy sufit
i co teraz, nie? A, mam zapisane na dziś, żeby powiedzieć, że to nie powinno być żadnym problemem. I czy ja za 500 milionów mogę zamówić, żeby nie było słowa to? Bardzo mnie irytuje tę część, nie mogę, czy możemy je zamienić na cokolwiek innego? Wiecie, środek, czy cokolwiek? No i co, chłopacy powiedzieli bardzo ciekawe warunki, nie? Na pracę z nimi, czyli w ogóle fascynujące było, jak przyjechali pod dom. No bo przyjeżdża nagle takich dwóch i mówi: hej, będziemy twoimi przyjaciółmi. I ja mówię: no hej, fascynujące. Rozmawiając z nimi było ciekawe, no bo wszystko mi wyjaśnili, w ogóle czajcie całe życie, jak tak naprawdę być spokojnym, fajnym i w ogóle cokolwiek. I tu nagle chłopacy: masz, hej, zbuduję ci pewność siebie. Całkowicie za darmo i całkowicie bez powodu tak naprawdę. No i zaczęli budować. I co? I cały świat się rzucił na to, nie? Cały świat wyciągając ręce, nie? Że hej, czemu on akurat? Dobre pytanie, nie? Czemu akurat on? I wiecie, całe 10 miesięcy nikt mi nie powiedział, że chłopacy dla nikogo innego nie pracują, albo w ogóle, że nikt mi nie powiedział, kto jest szefem chłopaków, nie? Albo nikt mi w ogóle nie wyjaśnił tak naprawdę, że hej, tutaj właściwie dwójka ludzi, która może robić cokolwiek, przyjeżdża do ciebie za swoje własne pieniądze i po prostu piszecie żarty, nie? I to jest tyle. A aktualnie jest tyle, nie? Masz tu wszystkie zagadki wszechświata, idź, napisz siebie. A, i warunki. No oczywiście, że były warunki. Warunki były trzy. Bardzo banalne warunki tak naprawdę, nie? Nie bądź pedofilem, nie ćpaj narkotyków i nie pij alkoholu. I wiecie, 500 milionów, nie? No i udało mi się to wszystko przeżyć, nie? 10 miesięcy ludzkość warczyła z tymi trzema zasadami, żeby jakoś się przeskoczyć którąkolwiek dróżką tak naprawdę, nie? Najmniejszym otworem, jaki istnieje. I się nie udało, no bo nie da się wygrać z prawdą, nie? Nie da się wygrać z prawdą. No to nie wygrali z prawdą. I co? I przyjeżdżali za każdym razem, kiedy się działo coś negatywnego, albo hej, za każdym razem, gdy cokolwiek, hej, tutaj masz taki śmieszny żart od chłopaków, nie? Albo hej, tu się nie przejmuj, albo hej, tu masz kopniaka w największy punkt twojego przeciwnika. Co jest w ogóle warte wszystkie moje pieniądze, nie? I ja za takie coś bym autentycznie wydał wszystkie swoje pieniądze. Ten taki spokój, nie? Szczęście. Albo hej, ta osoba cię okłamuje, nie musisz słuchać jej dalej. I pyk, nie ma tych osób, nie? Czajcie. Niesamowite. No mniej więcej tak to wyglądało, nie? Jeszcze w ogóle fakt, że wiecie, że nikt nie wie tak naprawdę, czym się zajmują. Co jest w ogóle przeciekawym konspektem. Więc co, przyjechali i zaczęli budować, nie? Zacząłem spełniać te warunki. Dostałem śmieszne zadanie tak naprawdę i zacząłem spełniać te zadania. W ogóle mam taki śmieszny fakt na temat rzeczywistości, że nie udało mi się spełnić tego zadania. Bardzo ciekawe zadanie. Nie byłem w stanie, nie? Nie udało mi się wykonać tego zadania. Nigdy mnie nie zostawili, nie? Gdzieś tam z tyłu albo cokolwiek. Więc otworzyliśmy sobie warsztat. Otworzyliśmy warsztat, nie? Zbudowaliśmy warsztat. I co ja tak naprawdę robię w tym warsztacie, nie? Czyli na ile tak naprawdę ta historia jest prawdziwa? Na ile zgadza się z rzeczywistością? Co się dzieje tak naprawdę, nie? Czemu mi się pieniądze nie kończą w portfelu? Czemu? Wiecie, jaka jest władza w tym, że mogę odpalić kamerę i mówić o czymkolwiek? Albo że hej, mogę iść ulicą, mogę wyjść z domu. Czajcie, ile jest w ogóle pieniędzy w tym takim wyjść z domu? Niesamowita ilość tak naprawdę. Więc stworzyliśmy warsztat, w którym zaczęliśmy tworzyć kamizelki, czyli hej, a jak jesteś w stanie przeżyć to? Albo hej, co wymyśliłeś takiego w głowie, że nie spadłeś? Albo hej, te kamizelki są aktualnie warte tyle, że cudownie mi się nagrywa odcinki na YouTubie, nie? Nie kończą mi się pieniądze w portfelu. Cokolwiek się nie dzieje, mam motywację na następny krok. Niesamowite, że przychodzą ludzie i są w stanie, wiesz, zapłacić za motywację, nie? Powiedzieć, idź stwórz takich wszystkie. Wspaniałe. Więc siedzę sobie w warsztacie i tworzę kamizelki. I tych kamizelek mam tak naprawdę milion do stworzenia. I tak naprawdę milion się tworzy. No i co? Na każdy odcinek będzie osobna kamizelka, nie? Na ten odcinek jest taka dosyć spora kamizelka, ale no to jest taka prawdziwa kamizelka. No bo jestem ciekawy tak naprawdę, kto mnie słucha, nie? Idź i wydaj wszystkie swoje pieniądze. No to poszedłem i wydałem 500 milionów. Wiecie, że to jest pierwszy odcinek, w którym nie leci UFO nade mną? Ale fajnie ryczą temu. A, no chłopaki. Wiecie, że przyjechali chłopacy i zaczęli budować dom. I wiecie, lewa ściana, prawa ściana, sufit, wiecie, dźwięk ze ściany, nie wiem, cokolwiek tak naprawdę. Ja wydam każdy pieniądze na to, żeby wiecie, żeby ten ryk silnika się wydobywał za każdym razem, jak cokolwiek się nie dzieje, nie? Albo że wiecie, cokolwiek. Ile jest warte pieniędzy tak naprawdę? Fakt, że na pstryknięcie palców jestem w stanie, wiesz, cokolwiek śmiesznego, nie? Wiecie, ile to jest potwierdzenie tak naprawdę w czymkolwiek. No i ja nie wiem, no dla mnie sam fakt, że się dzieje coś ciekawego, jest warte więcej pieniędzy niż umieranie powoli. Aktualnie pracuję sobie w warsztacie, tworzę kamizelki. Będziemy tworzyć na YouTubie mnie, będziemy tworzyć kamizelki, wiecie, żeby... Ja nigdy nie miałem nadziei, zawsze się czegoś bałem i nigdy nie miałem pewności siebie. I ja na te trzy fakty po prostu tworzę kamizelki, żeby nigdy się coś takiego nie powtórzyło. Więc jakby ktoś się pytał, co to jest za kanał, mniej więcej właśnie taki kanał. Nic, koniec, ściana. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli rozumiecie, o co chodzi, napiszcie mi jakieś komentarze. Dziękuję bardzo, do następnego. No dobra, oficjalnie kupiłem sobie gąbkę na mikrofon.